Honda CRF 450, rocznik 2011, więc wtrysk. Pierwsze wrażenie z tyrana mocno na pewno. Widać, że było jeżdżone i to ostro. Widziała niejedno, no ale jakby nie patrzeć, 11 lat sprzęt do tego służy, akurat jeszcze taki. I tak, jaki mamy tutaj problem? Zmieszała płyn z olejem. Nie pamiętam już dokładnie co, gdzie, jak. Gdzie ten płyn poszedł, czy do oleju, czy do skrzyni, czy do silnika, nie wiem już, czy tam gdzieś już było. Gdzieś tam w notesie na pewno zapisane, z głowy nie powiem. Ale no tak jak mówię, do rozebrania jest na pewno góra. Tutaj na głowicę może puszczać lub, tylko tutaj widzę, jest troszeczkę inne rozwiązanie niż w starszych gaźnikach, gdyż nie mamy tutaj kanału. Widzę, żeby był. Kanału, który przechodzi przez to, aby pokrywa sprzęgła. No, tak to wygląda. Tak jest rozwiązane, że idzie prosto w cylinder. Ale gdzieś tam jest jakaś nieszczelność, że potrafił dość dużo tego płynu przepompować do oleju. Także na pewno góra do ściągnięcia. Jakiś tu remont kiedyś chyba był. Zresztą z tych lat w takim stanie to dziwne, jeśli by nie było. Tylko nie kojarzę, żeby tak były te anteny bite. Chyba, że to jakiś stary wypust, albo jakiś nowiutki wypust. Bardzo świeży. Zmienili. Nie było tak na pewno. Ale to nic. Do ściągnięcia. Ta pokrywa, tamta pokrywa, czyli pokrywa sprzęgła i góra. Zobaczymy, cóż tam siedzi. Wtedy dam znać właścicielowi, jak sprawa wygląda. Jak z głowica do rozpięcia na pewno. Jak do sprawdzenia zawory. Jak się to skończy, zobaczymy. Znając szczęście, to wiadomo jak. Ale to się okaże. To tam właścicielowi zdjęcia porobię, zdam, że tak powiem, relację i sobie zdecyduję zbiornik, bo jakiś nie oryginał, nie? Jakiś taki kurny tuning większy pewnie, czy coś. Dobra, rozkręcam i widzimy się za chwilę. Działam, rozkręcam, że tak powiem. Jakieś takie mam przeczucie, że tu będzie grubo. Nie wiem dlaczego, jakoś tak mi się po prostu wydaje. Płyn chłodniczy z olejem zmieszany tutaj z przewodu, z pompy wody. Także jak się już tak podziało, to... A może mnie zaskoczy maszyna, zobaczymy. Dobra, nie ma co przewidywać. Będzie jak będzie, to już tam na to wpływu się nie ma. Podkręcam przewody i rwiemy głowicę. A tu muszę sobie dmuchnąć, jeszcze widzę. Jako taką umyty był, ale pod zbiornikiem już troszkę zostało. To się wydmucha za chwilkę. Dobra, tak jak mówiłem, ściągam chłodnicę, przewody, aby mieć dobry dostęp do głowicy i rwiemy dziada. Chwasta, można by powiedzieć, dosłownie. No tak jest czasem. Słowo się stało, że tak powiem, czynem. Rozebrany sprzęt. I tak... To zależy, co tam właściciel będzie chciał, ale ja tego, znaczy zależy, no ja tego nie będę składał bez rozbiórki silnika. Tyle mamy płynów w oleju, także tutaj jest miejscami już zielono, a gdzie się zmieszał, no to się zmieszał. O, tak wygląda mostek. Też płyn zmieszany z olejem, sam płyn jeszcze nie zmieszany. I tutaj pokrywa też w środku. Kolorowo, co do zaworów, co do głowicy, inaczej, po kolei. Co do głowicy, zawory wydechowe, widać takie dookoła kropeczki. Kamera tego nie zbierze, ale na gnieździe widać kropeczki. Czym są te kropeczki? Ano tym, ja to tak mówię po swojemu, że gniazdo bąbelkuje. Robią się takie wżery mikroskopijne na gniazdach. Bardzo często się tak dzieje w CRF-kach, nie tylko. Zawory już są ostre, czuć rancik, jeszcze oryginał są zawory, także zostawiać je, no, wyglądają tak jak wyklepane są, jakby były dotarte, mimo że powinny być tytanowe, a czy są? Są. Co do stalówek wydechowych, no też widać rancik troszkę wklepane. Dobra, dalej. Cylinder, no tak jak myślałem, ma swoje lata, to jakiś wypust anteny, ale nie taki młody, już próg jest widoczny. O, tu widać go dobrze na końcu.
Po przechonowaniu, no jakoś by to tam pewnie chodziło jeszcze. Pierścień odbity. O, widać go tu. O, ładnie pierścień odbity w miejscu, gdzie się zatrzymuje. No tak, to jest, ma swoje lata. Już jeszcze aluminium do wierzchu niby nie wyszło. Dalej, co do tłoka. Był kiedyś tam zmieniany i korbowód też. Co to jest założone w ogóle? Ja nie widzę. Dobrze, proxyst korba na pewno, a tłok, nie wiem. Trzeba by sobie przyświecić. Atena jest tłok. Tak. Oryginał Ateny jest tłok, także widać teraz. Jeśli ten tłok zjeździł, zjeździł ten cylinder, a pewnie tak było, skoro jest para, no to ma godzin na pranę. I tak, co do rozbiórki tego silnika, którą bym właścicielowi zalecał, jego decyzja, ale jeśli się nie zgodzi, to ja go oddaję w pudełku, ten motocykl, że tak powiem. Dlaczego? Ponieważ skoro silnik tyle płynu pojadł, to łożysko na korbie się z wodą nie bardzo lubi. Wystarczy jakiś tam malutki wżer na łożysku i powoli, powoli, powoli szlag je trafi, że tak powiem. Dobra, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy będzie na stole, czy w pudełku pojedzie. Się okaże. A, jeszcze jedna rzecz. Łańcuszek rurzorządu. Łańcuszek rurzorządu. Także coś kiedyś było robione, ale zbliżyły mu się następne godziny na kolejne, że tak powiem, robienie łańcuszek pozacierany. I to tyle, co go wyciągnę tylko z silnika. Takie przeczucie miałem i się sprawdziło. Dobra, dzwonię do właściciela, wyślę mu zdjęcia. Zobaczymy, co zadecyduje. Jak widać, na podnośniku był, a znalazł się na... O, do odzysku szczelka podnośnika. A znalazł się na stojaku z powodu takiego, że wstępnie właściciel zdecydował się na remont. Rozbiorę, powiem co jak i wtedy podejmie decyzję taką już na pewno, bo taka decyzja przez telefon to też to tak nie biorę tego do końca na poważnie. Wiadomo jak jest, to nie jest 5 zł wszystko, że tak powiem, żeby to zrobić uczciwie. No nie na sprzedaż, tak to bywa często. Troszkę pracy to wymaga, gotówki przede wszystkim. Dobra, więc rozbieramy, że tak powiem, tego potwora. Ten, później sprzęgło. O panie, przygazuj pan. Ciepło widzę troszkę spod wałka z dawszego, spod dźwigni odbiegów. Troszkę się tam polało ze sprzętu, ale upierdolony jest zacnie, nie ma co. A tak, z ciekawości nawet. Ciekawe, jaką normę spełnia taki silnik, który jako tako nie musi spełniać żadnych norm. Chodzi mi o normę euro, czy to w ogóle coś tam by się załapał na coś. Ciekawe. Przemyślenia jakieś. Mm-hmm.
Chyba nie. Skoro nie musi, to nie musi. Drobniejszym kodem. A, jest tak, nie będzie to. Tak, wyglądało. To słabo chwycił. Co jest? Łapie kilka zwojów, gwin niby dobry. Może w ściągaczu. Nie, no też. Bo już się zaczyna od początku samego. Komplikacje. No, tu też wszystko dobrze w końcu. Cóż by tu mogło później tak. Przyjebać.
Takie to są tematy. Czasy. Upierdliwe. Wszystko elegancko, a tak jakoś nie bardzo. Klimę wyciągnę. Świeżo po remoncie, tak? Podobno. Dobra, to co z tej strony? Na razie tyle. Poszły lekko. Dobra. Co tu się podziało? A to może tank. Pewnie się rozleciała pompa wody, ale to i tak raczej nie była odpowiedzialna za to, że się płyn w silniku rozstał. No może w skrzyni biegu, ale
ale temat taki, że też nie do końca. O, tak to wyglądało. A dlaczego nie do końca? No bo tu mamy dziurkę, która jeśli jest wyciek, to płynnie wyleci, a nie dostanie się do skrzyni. Teoretycznie. Coś to mi to tak dziwnie wygląda, ten cały zestaw tutaj. A dokładnie to dziwnie mi to wygląda. Nie kojarzę, aby coś takiego miało miejsce. Zaraz. Czy dobrze mówię z głowy? Tutaj mamy pompę wody na porcelance. Nie wiem, może blete głupoty, ale powinien być inny śmigiełko z wkładem na porcelankę. Muszę sobie zerknąć, czy czasem w 11 roku jeden nie szedł zupełnie inaczej. Ale tak mi się coś przypomina, że chyba nie. Ale kto wie, może akurat. Napęd. Coś to mi tutaj jakimś druciarstwem czuć. Ale dobra. Na razie nieważne. Dobra, rozpołowiony. Strasznie dzisiaj można zażartować. Biometr mam kiepski, jak się chujowo czuję, ale to nieważne. No jest jak jest. I co my tu mamy? No nic, no łożyska. Pompa oleju, jak wygląda? No gorzej.
nawet nie najgorzej. Ona by pewnie mogła zostać. Dobra. Woł. Co mamy za woł? Idziesz w paluchach. No, kiedyś w przeszłości postrzale silnik. Czy to czasem nie jest kompletny bał proxa? Może. Chociaż nie wiem. No już ma. Kurde. Będzie już czerniasz, ale zrobię już. Dookoła i czuć go pod palcem. No wajak wałnę tutaj. Nie ma co tam tematu drążyć. Więc to nie jest nadzwyczajnego. Ta strona, co mamy z tej strony? Korozja na łożyskach, także raczej świeżego remontu to nie miał, chyba że łożyska stare zostały. Cholera wie, mogło i tak być. Dobra, co sobie tam później troszkę odrapię z starych uszczelek. A dlaczego mówiłem, że silnik postrzale kiedyś w przyszłości? Ano dlatego, na drugiej połówce jest to samo, odbite tutaj, ale nic nie wyłamane, nie wiem, muszę się dobrze tematem zainteresować, czy nie jest rozepchany tutaj, ponieważ takie przypadki już widziałem, potrafi rozepchać, pęknąć, ale tu wygląda, że jest dobrze, chociaż. No nie do końca. Jest malutkie, tego na pewno kamera nie złapie, ale w miejscu uszkodzenia tym jest z drugiej strony już mikropęknięcie. Dobrze, ja to widzę. To nie tyle, że w tym miejscu, co jest tutaj wyłamane, całe kółko jest widoczne, że jest pęknięty. No, tak to chyba wygląda. Tu był frezowany troszkę. To nie jest pęknięcie, a ślad po śrubokręcie. Porysowane są tak jakby. Jak coś tu było szlifowane, jak się zadziory porobiły, te ślady zostały. Lepiej się dobrze przyglądać, żeby nie było joj, jak się to mówi. Dobra, to tak mówiłem, to sobie oczyszczę później. Dalej, skrzynia. Kurde.
jednego dnia ciepło, drugiego dnia 16 stopni, dzień wcześniej 35, ile nam chyba łeb rozsadzi. Pogoda, kurwa, jakieś ciśnienie. Nie bardzo chyba. Skrzynie, no, troszkę już są okrągłe. No najebany godzin ładnie ten sprzęt. No trzeba przyznać, że godzin to ma. Są odbite tutaj kły już. Ale gorsze się widziało. Dobra, tak to wygląda. A jeszcze druga połówka. Zobaczymy, czy czasem gdzieś no coś nie wyszło. Tu są piękne odlewy hondowskie. To nie. No, tu widać rysłowe drobiny. Tutaj też, ale chyba na wylot nie przeszło. Śrub nie rozepchało, na łożyskach niby też. No troszkę pofatygowany, ale wygląda na to, że w jednym kawałku. Dobra, zobaczymy, co z tego wyjdzie za jakiś czas.